Nie żygnij challenge. Klementynko, pół tonu ciszej. Dziękuję. Ciesz się, że mam mokre kule. To dalej brzmi źle. Ty przypomina Royson w wieku 14 lat. A poszła dedykowana notatka do pana Henryka, żeby sprawdził te kible. To się nazywa opieszałość i niesubordynacja. A, dobrze, że złapałeś. Napierdalają zombie, zróbmy barykadę, ale z czego? Z łóżek, ale tam są pacjenci. Jebaj, dawać łóżka. No, dawaj, dawaj! No gdzie jest to kurwa kuno? Ej, serioski. Dawno nie marzyłem, żeby już skończyć grać w jakąś grę, nie? Napierdolić to. Jest jak dobrze, że ta postać potrafi biegać. Wyobraźcie sobie przejście tej gry tak. O nie, podsunąłem twórcom pomysł, jak wydłużyć czas rozgrywki. Wytnę to. Nie spodziewałem się pociesznego pada do czora hipopotana w tym korytarzu! Pomidor! Jak się podoba ta gra? Pomidor! No ja średnio. Tym bardziej jak sobie przypomnę ten creepy odcinek z muminkami. Ruchara, nie wdupiaj tu tego, bo już kilka razy to robiłeś, bo kilka razy o tym mówię. No to cześć. Jeden jest pewny, o tej grze można powiedzieć jedno. Ta gra jest po prostu straszna. Patrz jak wybrnąłem. Nikt mi nic nie zarzuci. Ani że chwalę, ani że besztam. Obronię się i w tą stronę. Wal w to, no. Wal w to. Dobra, spierdzielaj. Kurwa ma... Co jest? Dlaczego trafiłem do fabryki manekinów? Nie. Nie. To jest dla mnie gorsze niż, nie wiem, w Gwiezdnych Wojnach. Fabryka... Kurwa, Stormtrooperów. To są ludzie, Rojo. No to tych klonów, tych robocików. Reloaduj. Ale wolniej, spokojnie, stary. Dynamika mi nie, rozjebała mi mózg. Normalnie poziom rozpierdolu level Kratos. Ale ja się nie przeci... Też masz... Też macie wrażenie, że... Ej, też macie wrażenie, że... Ta gra jest drewniana? Spierdalajmy sobie. Odbierzcie mu gitarę! Zabierzcie mu gitarę! O kurwa, tu jest więcej zabawy niż przez całą grę. Oui. Możecie robić screeny. I podpisać ten obrazek samotność. Trzy kursywą, trzy kropeczki. Yeah.